Myślę, że rzecz podjęliśmy bardzo ważną, konfrontując Sobór Watykański II z tradycją. Dzisiaj mamy do czynienia z tą sytuacją, że soborowie wyznacza kierunki Kościoła, prowadząc Kościół do dezorientacji w wielu poziomach, o której już wcześniej arcybiskup Marcel Lefebvre pisał w słynnym liście do zakłopotanych katolików, pokazując właśnie te anomalia, które dzieją się w kościele posoborowym. Kościół trwa, oczywiście Kościół ma zapewnienie od Chrystusa, że bramy piekielnego nie przemogą, jednak wciąż jest atakowany i to na różne sposoby. Ten atak idzie od wewnątrz, tutaj właśnie był przywołany ksiądz Józef Poradowski, który w kapitalnej książce Kościół zagrożony od wewnątrz pokazał, jak prądy modernistyczne przenikają do Kościoła. Kościół jest atakowany od zewnątrz, ale czymś najważniejszym właśnie jest to, że rozwadnianie doktryny katolickiej, co zostało określone bardzo precyzyjnie w encyklice Dominicy Pascendi Gregis, modernizm, który jest największym ściekiem wszystkich heresji. I często ten modernizm właśnie działa od środka Kościoła, od środka, powodując, przyczyniając się do tego, że wiara katolicka staje się łatwa, przyjemna i dostosowana do wymogów liberalnego czy pogańskiego świata. Prawda? Z drugiej strony obserwujemy sytuację taką, że poganie w stosunku do katolicyzmu zachowują się tak, jak zawsze zachowywali się, kiedy do Cesarstwa Rzymskiego, tutaj właśnie została ta fraza przywołana, chrześcijanie przybyli, no to cesarstwo pogańskie przywitało ich z radością, tylko powiedziało ich, jakie obowiązują reguły w tym świecie, a tymi regułami było to, że cesarz jest Bogiem i że wszystkie religie są równe. I chrześcijanie powiedzieli nie, bo jeden jest Chrystus, Pan Zbawiciel, jedna jest wiara, jeden Kościół, jedno credo. I ponieśli właśnie męczeńską śmierć. Dzisiaj mamy, historia się powtarza, dzisiaj mamy taką samą sytuację. Jeden z głównych oporów przeciwko Kościołowi katolickiemu, przeciwko tradycji, właśnie idzie od tej strony, że poganie, czy to w Unii Europejskiej, czy szerzej w strukturze euroatlantyckiej, powiadają, możecie być wierzącymi, ale musicie przyznać na modernistyczne poglądy, czyli dokładnie te same poglądy, które były reprezentowane w Cesarstwie Zachodniorzymskim. Wszystkie religie są równe, prawda? Ekumenizm, który właśnie w wyniku działań Soboru Watykańskiego II przeradza się w synkretyzm, i cesarz, a więc ktoś, kto jest uosobieniem antyboga, jest tym, któremu należy oddawać hołd. Najczęściej jest to mamonizm, krytykowany w wielu punktach przez katolickich myślicieli, choćby okresu przedwojennego, którzy w sposób jasny określili, że mamonizm jest jedną z dróg do zwodzenia współczesnego świata. Dzisiejszy liberalizm, europeizm, amerykanizm korzysta właśnie z tych. Dlatego my jako katolicy powinniśmy wyciągać wnioski, myślę, z tego 50-lecia Soboru Watykańskiego II, poznawać prawdę katolicką i jednocześnie odrzucać to, co stało się, co ten właśnie Ren wpłynął do Tybru, czyli ci teolodzy niemieccy, ci teolodzy, którzy reprezentowali nurty modernistyczne, ukazali obraz Kościoła na Soborze Watykańskim II, który w niektórych aspektach przypomina neokościół. Problem dzisiaj polega na tym, że ten rodzaj Kościoła, oddalonego od tradycji, lansuje się jako jeden normatywny. Jeśli ktoś broni tradycji, no jest uważany za kogoś opresyjnego, kogoś nienowoczesnego itd. Pozostaje to pytanie właśnie, które tu zostało sformułowane przez przygodnych prelegentów, że chodzi o wierność Chrystusowi, prawda? A wierność Chrystusowi jest w tym, co Chrystus nauczał, co Kościół w nieomylnym, uniwersalnym nauczaniu przekazuje, i to jest właśnie tradycja, tradycją, czyli to przekazywanie. I ta tradycja jest tą siłą, która może nas chronić właśnie przed aberracjami współczesnego, modernistyczno-liberalnego świata. To ja może takich drobnych kilka refleksji. Nie znam dokumentów soborowych, przyznaję.
Dlatego pytam, czy którykolwiek z tych dokumentów odnosi się do zapowiedzi Chrystusa w Ewangelii: mnie prześladowali i was prześladować będą. Czy gdzieś w którymś z dokumentów na ten temat dotyka się tego problemu? Krótko mogę powiedzieć, że nie, na ile pamiętam, to nie ma tam takiego odniesienia. Raczej rzecz cała twórczość soborową, wszystkich pism, które wydał, jest raczej na takie znamie pewnego swoistego optymizmu. Niezbyt przekonywującego, ale jakoś pewnego optymizmu, otwarcia na świat, prawda? Jakieś świetlana przyszłość dla Kościoła. Także raczej tutaj tamte nuty nie pożniewały. Nie było takiego śladu. Pochwalony jest Chrystus. Ja mam pytanie do Ojca. No pytanie, ale razem z moją myślą, że tak powiem. Bo moim zdaniem wielu, tu padło kilka razy cytat Pana Jezusa, że bramy piekielne Kościoła nie przemogą. A ja się tak zastanawiam nad tym, kto tworzy ten Kościół. Przecież Kościół tworzą wszyscy wierzący Chrystusowi, Panu Jezusowi Chrystusowi, ale również tworzą święci. Obcowanie świętych jest również częścią tego Kościoła. A ponieważ panem tego świata, księciem tego świata jest szatan, więc wcale Pan Jezus nie powiedział, że Kościół przetrwa na ziemi. Kościół przetrwa jako taki, jako Kościół Pana Jezusa, ale w obcowaniu świętych. Moim zdaniem. Proszę mi, Ojcze, wytłumaczyć, czy mam rację, czy nie mam racji, czy popełniam bluźnierstwo. Znaczy, tutaj musimy rozróżnić. Oczywiście jest faktem, który jakoś często znika z pola widzenia nawet teologów. Jest faktem, który znika często z pola widzenia nawet teologów, głównie tych właśnie lewobrzeżnych, że Kościół to nie tylko jest powiedzmy zespół, zgromadzenie, czy wspólnota, nazwijmy to tak, tych osób, które żyją dzisiaj na całym świecie. Ten Kościół, który my nazywamy Kościołem, powiedzmy, dawniej wszyscy mówili o Kościele pielgrzymującym, czy Kościele walczącym, prawda? Kościół walczący. Ci tego się boją, odsunięto to określenie w tych liberalnych, prawda, kręgach. Kościół to jest także, więc to nie jest to ten wymiar poziomy, czyli poziomy w przestrzeni dzisiejszej, prawda? Ale również jest powszechny, on jest powszechny również w wymiarze pionowym, czyli poprzez pokolenia, poprzez stulecia, począwszy od apostołów aż do naszych czasów. Więc wszyscy ci, którzy nas poprzedzili i ci, którzy się narodzą, którzy będą w Kościele. I ci, oczywiście Kościół też nazywany triumfujący w niebie. Kościół, który tych, którzy zwyciężyli, triumfujący w Kościół niebieski, tych, którzy są już zbawieni. I Kościół cierpiący, ci, którzy są w czyśćcu, z nadzieją osiągnięcia szczęśliwości wiecznej. Więc wszystkie te, Kościół to jest zbiorowisko wiernych pańskich i w wymiarze poziomym, i w wymiarze pionowym. Podobnie jak, prawda, to nauczanie. Mówi się, prawda, dzisiaj też nadużywa tego określenia. Nauczanie, no tak, nie było formułowanego dogmatu na Soborze Watykańskim, ale prawie wszyscy biskupi głoszą wolność religijną, prawda, i ekumenizm, więc to jest nauczanie powszechne, więc także obowiązuje. Oczywiście
tutaj nadużywają tej zasady teologicznej, zdrowej teologii, według której właśnie powszechne i zwyczajne jest nieomylne. Ale to, o czym mowa w tym punkcie, właśnie rozbija się o brak ciągłości w tej pionowej, czyli na przestrzeni wieku. To, co jeśli chodzi także teoretycznie, prawda, gdyby ten kościół ziemski, dzisiaj obecny, prawda, ta łódź obecnie płynąca jakoś, nie wiem, się rozbiła jakąś skałę, no to na pewno część kościoła by została w niebie i w czyści, to jest prawda, ale ze słów Ewangelii wprost powiedzmy, w tym znaczeniu bezpośrednim, Chrystus Pan mówił o Kościele tym, który jest aż do skończenia świata, więc dopóki trwa ten porządek stworzenia, prawda? Więc dopóki ten świat trwa, aż do skończenia świata. Więc tutaj to znaczenie bezpośrednie jest właśnie to. Tylko jest, ja osobiście jednak przyznam, że też mam podobnego rodzaju obawę, o którą Pan wyraził, że też czasem katolicy tradycyjni, prawda, niektórzy przynajmniej, łatwo się, niektórzy, prawda, wykazują taką postawę pewnej swoistej niefrasobliwości. No tak, jest źle, może będzie jeszcze gorzej, ale przecież jak tutaj, prawda, jednak jest, mamy zapewnienie Pana Jezusa, natomiast nie ma w sumie tak, nie ma się tak bardzo, aż tak bardzo martwić, no jakoś to będzie, no, nawet by było bardzo ciężko, jeszcze gorzej niż. Więc tutaj z tym uważam, że tutaj nie, taka niefrasobliwość nie jest wskazana na tego rodzaju. To ona oczywiście ma dobre podłoże i tutaj są zawarte jakieś dobre też, powiedzmy, dobre zamiary, tylko że ona sama w sobie no, chyba też nie w pełni odpowiada woli Pana Jezusa. A rzecz wydaje się, ta słuszna postawa, słuszną postawę zdaje się dobrze streścić święty Ignacy, który powiedział, jeśli chodzi o postępowanie, poczynienie czegoś, jakieś zadanie do spełnienia, czy cel do osiągnięcia, to podejmuj wysiłki, tak się staraj, zakasz rękawy, tak się staraj, jakby wszystko zależało od ciebie. Natomiast proś Pana Boga, tak? Ufaj Panu Bogu i proś, módl się, tak jakby wszystko zależało od Boga. Te dwie strony i to jest chyba odpowiedź na... Marcin Podwika. Dwie kwestie. Jedna, czy gdzieś odbywają się cyklicznie msze trydenckie w Polsce? Czy można uczestniczyć na przykład w Krakowie? A druga sprawa, tutaj słowo liberalizm było niemalże synonimem zła, a wydaje mi się, że należy rozgraniczyć liberalizm klasyczny od liberalizmu obyczajowego i ten pierwszy może być broniony na gruntach takich deontologicznych. To jest, i wydaje mi się, że takim najznamienitszym dokumentem liberalnym właśnie w tym klasycznym rozumieniu liberalizmu jest Konstytucja Stanów Zjednoczonych, w której jest napisane, że ludzie mają niezbywalne prawa. I właśnie chciałem, żeby szanowne grono odniosło się do tych dwóch kwestii. Ja to już panu odpowiem na pierwsze pana kwestie, że ja kiedyś nawet planowałem taką wycieczkę trydenckim szlakiem po Krakowie, ponieważ Kraków ma tutaj wszystkie aspekty tradycjonalizmu, więc o godzinie 8 rano może pan zacząć w kaplicy Bractwa Piusa X, ulica Kątowa, zapraszam. O 8.30, przepraszam. Następnie może pan się udać na ulicę Sarego do kaplicy Sydowakantystycznej, do księdza Trytka na godzinę 10, a potem zamknie pan to w kościele Świętego Krzyża, albo później jeszcze, bo to się zdubluje z Sarego, to po południu pan ma Piotra i Pawła, tak? Czy też, jeszcze też u krzyża. Także no, jest tu tych możliwości. Na Wawelu ksiądz Grygiel odprawia w dni powszednie. Ksiądz Trytek odprawia w dni powszednie na ulicy Sarego, na Wawelu nie odprawia póki co. Natomiast jeśli chodzi o te kwestie liberalizmu, ja powiem tak. Jest takie niebezpieczeństwo, że powiemy sobie, okej, jest liberalizm światopoglądowy i liberalizm gospodarczy.
Natomiast ja odsyłam pana do książki, która została wznowiona w 2000 roku przez wydawnictwo Wers. Autorem tej książki jest ksiądz Felix Sarda de Salvany. Liberalizm jest grzechem. I on tam doskonale pokazuje, że liberalizm jako taki, nieważne czy to jest gospodarczy, polityczny, obyczajowy, każdy liberalizm jest zły, no jest grzechem, no to chyba jest jednoznaczne stwierdzenie już w tytule. Natomiast ja to gorąco polecam, to opracowanie, bo ono, no ja też musiałem to przerobić, natomiast nie chcę tutaj wchodzić w kwestie politologiczne, bo nie czuję się kompetentny, mogę się wypowiadać jako historyk, o kwestii Konstytucji Stanów Zjednoczonych powinien się wypowiedzieć konstytucjonalista, natomiast też pewnie nie jakiś liberalny, bo on by tam miał swoje jakieś wizje, prawda? Oczywiście konstytucja sama w sobie nie jest zła, prawda? Prawa nie są złe, natomiast musimy mieć świadomość tego, że zarówno konstytucja nasza, jak i konstytucja Stanów Zjednoczonych, chcąc nie chcąc, wynikała z prądów wolnomularskich, czy się tam podoba, czy nie, prawda? Jednak niestety, trzeba sobie to uświadomić, targowica stała na straży też obyczajowości tej tradycyjnej. A niestety konstytucja i majowa, i amerykańska wynikały z prądów postępowych wtedy, patriotycznych na pewno, ale wolnomularskich. Ja polecam książkę Konopczyńskiego, Pierwszy rozbiór Polski, świetną analizę, wznowił ją Arkana. Tamte pewne kwestie wychodzą. Zresztą Arkana wydał jakąś książkę, no może to jest nieprofesjonalne, że historyk powołuje się na książkę, której nie zna tytułu ani autora. Natomiast wydały Arkana książkę, może koledzy pamiętają, gdzie autor opisuje, że te poglądy, które na soborze wyszły, języki narodowe, ołtarze ludowe, to już w XVIII wieku było, może ojciec mnie pociągnie ten temat, jeśli można. Rzeczywiście był sobór, synod w Pistoi we Włoszech. I właśnie można powiedzieć, że i tam się był już ołtarz, ołtarz, stół skierowany do ludu, prawda, mówił w koncjalarium, języki narodowe. Właśnie wtedy była konstytucja papieska autorem Fidei. Pomysły tego synodu, tych liberalnych biskupów z całej Europy, Pistoia to jest koło Florencji we Włoszech. Został potępiony i odsunięty dość skutecznie, także, ale to rzeczywiście było. Taki już Sobór Watykański II w Zarysie. To było. Natomiast jeśli Państwo pozwolą, to dodam do tego wykazu mszy, czy rozkładu mszy. Jeszcze są msze też w moim kościele, tutaj ojcu Bernardynu, w dni powszednie, prawie zawsze, a nie zawsze, ale jest sposób, żeby wiedzieć, kiedy są, a kiedy nie ma. A w niedzielę, mam nadzieję, że będzie można co niedzielę około 17, godziny 17. Natomiast jeszcze wspomniał też pan o księdzu Messenie, którego mam książkę, jego stawę na języku polskim. Też mam zaszczyt znać go osobiście, jakąś taką przyjaźnią chyba się też nawzajem darzymy. I także chciałem nawiązać do jego oporu co do nazywania tej mszy świętej mszą trydencką, prawda? Ja bym też zachęcał, no ile mi wolno, zachęcałbym, żeby też unikać tego przyimka, bo my to robimy w najlepszej wierze i to ma jakieś tam, prawda, skojarzenie zasadne, prawda, w naszej świadomości wśród nas. Natomiast jeśli my rozmawiamy z kimś spoza naszego grona, to wytwarzamy pewien mechanizm podświadomy u rozmówcy, no że właściwie jest tak, no oni się trzymają mszy trydenckiej, my mamy mszę soborową, watykańską, prawda? To jest domysł, oczywiście zupełnie nieuzasadniony, że no tak. I z tego wynika, że sobór sobie wymyśla mszę. Trydencki ustanowił swoją mszę, prawda? Minęło ileś tam czasu, więc teraz Kościół na kolejnym soborze
ustanowił nową, inną przynajmniej. Jeżeli mógł to zrobić Sobór Trydencki w ich mniemaniu, prawda? To dlaczego ten nie mógł zrobić tego Sobór Watykański? I oni tego nie powiedzą może wyraźnie, ale taki domysł jest, prawda? Czy co Sobór to msza, więc jaka sprawa? Jeżeli tamten mógł zrobić, to dlaczego nie mógł ten sobie mszy ustalić nowej, prawda? Jakiejś innej przynajmniej. Ale my wiemy, że sprawa jest zupełnie, to jest, nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Sobór Trydencki po Soborze, Sobór złożył w ręce papieża, bo już nie było czasu, sprawę ujednolicenia obrzędu, znaczy odsunięcia czwartorzędnych szczególików, które gdzieś tam się pojawiły we Francji, czy gdzieś tam w Niemczech, czy na Wyspach Brytyjskich, jakieś tam wspomnienie świętego tutaj, a innego nie wspomnienie. Więc żeby wydać dokładno jednolity, prawda, jednolity co do milimetru, co do joty, musiał dokładnie wydać go drukiem, bo już był druk, prawda? I żeby według tego wydania, tego wzorcowego, typika edicjo, prawda? Wszystkie inne były drukowane, żeby były mszały wszędzie jeden i ten sam mszał. I oczywiście, jak pan wspomniał słusznie, papież nakazując to, wprowadzając mszał, który sięga, powiedzmy, jego składniki, a zwłaszcza kanon, sięga IV wieku, czyli właściwie a wcześniej, przed IV wiekiem nie wolno było ujawniać treści modlitw liturgicznych, zwłaszcza mszalnych. To była ta disciplina arcani, nakaz zachowania tajemnicy. Można było dać Pismo Święte, Biblię, można było dawać, ale nie wolno było wyjawić treści modlitw mszalnych. A nawet także Ojcze nasz i składu apostolskiego. Te rzeczy były przekazywane do tym, którzy się przygotowywali do chrztu, prawda, w ramach jako katechumeny. I na przykład we mszach pierwszych wieków, już zachowało się jeszcze w liturgii wschodniej, prawda, do litanii za katechumenów, za wszystkich innych, prawda, za wszystkich innych ludzi. Potem była msza wiernych i diakon wychodził, niech wszyscy wyjdą, prawda? Również katechumeni niech wyjdą. Więc ci, którzy jeszcze nie zostali ochrzczeni, musieli wyjść z kościoła. A wcześniej do tego, czyli prawie że do samego kanonu. Potem jak oni wyszli, dopiero się śpiewano, było wyznanie wiary. I ofiarowanie mszalne i później przeistoczenie, prawda? Ale do czytań mszalnych i do biblijnych, do kazania włącznie, do tych modlitw za wszystkich zgromadzonych włącznie z katechumenami, mogli być wszyscy, nawet koledzy chrześcijan, niewierzący, poganie, wszyscy mogli słuchać. Ale już modlitwy mszalne, te wewnątrz, już te ofiarnicze, to było już objęte tajemnicą, tego nie wolno było nawet pisać. Dopiero można było pisać dopiero po ustaniu prześladowań, czyli w wieku IV, i już jest widoczny jest kanon mszalny rzymski. I właściwie już od tego, od IV wieku, kiedy już są zapisy liturgiczne, już mamy to, co mamy w mszale. Także to nie jest mszał Trydencki, jakoby go wytworzył Sobór Trydencki, tylko Sobór, złożywszy rzecz ujednolicenia liturgii w ręce papieża, tylko się zatroszczył właśnie o dokładne wydanie i żeby był mszał jednolity w całym kościele. Jak pan wspomniał słusznie, papież jeszcze dał pewien margines 200 lat, żeby jakieś obrządki łacińskie w użyciu ponad 200 lat w kościele, mogły one zostać, one już nabierają prawa jakiegoś zwyczaju, już pewnej tradycji i jako takie mogły zostać zachowane. I na przykład został zachowany na przykład obrządek dominikański, który miał znacznie więcej niż 200 lat. Proszę? Więc i został zachowany. I ciekawa rzecz, że właśnie że papież sam był dominikaninem, prawda? I właściwie podejmował wysiłki w ramach tych swoje liturgiczne pod kątem czystego obrządku rzymskiego. A jeśli
o watykańskich sądach. A tutaj właśnie było coś, no ja tutaj, ja tylko tak dotknąłem sprawy liturgii teraz, ale właśnie to jest różnica, że... Te języki narodowe, to jest efekt samego sądu. Znaczy nie samego sądu, właśnie nie, tylko roku 69 i tego, tych tak zwanych rzekomych, tej reform, prawda? Natomiast, jeśli chodzi o język nawet nie był sprawą oczywiście też bardzo ważną, ale tylko przytoczę, żeby nie przedłużać. Arcybiskup Marceli Lefebvre powiedział, że w istocie rzeczy, gdyby była jakaś tam życiowa, nie wiadomo jakiego rodzaju, to lepiej odprawiać mszę tradycyjną w języku narodowym, aniżeli mszę tą nową po łacinie. Zresztą jest cała była tradycja w Dalmacji, tam ci Słowianie, Chorwaci, prawda, mieli od początku chyba ich od chrztu, mieli przywilej, że mogli używać mszałów rzymskich przetłumaczonych w języku starosłowiańskim, prawda, tym, którym używał Cyryl i Metody. I mieli właściwie aż do Soboru Watykańskiego II używali tych mszałów słowiańskich. Znaczy obrządek rzymski, ten rdzenny rzymski, który w języku starosłowiańskim. Czyli język ten, którego używają na przykład Serbowie, czy Rosjanie, czy Bułgarzy, prawda? Ale tylko, że zapisywany tym pierwotnym pismem cyrylomedialskim, czyli glagolicą, nie cyrylicą, tylko glagolicą, prawda? Bo cyrylica to nie jest obraz Cyryla i Metody. Myślę, że panowie obydwaj mówili o hermeneutyce ciągłości trochę w innym znaczeniu, prawda? I wydaje się, że jakoś to, co proponował pan Marcin właśnie, wydaje się to godne uwagi i godne polecenia i chyba, jak ja wspomniałem na początku, że to jest sprawa tej ciągłości, jest to jakaś narzędzie osobistej dyplomacji papieża i podobnie jak było z ujęciem, prawda, tego obrządków, prawda, uwolnienia mszy jest obrządek tak zwany zwyczajny i nadzwyczajny. To oczywiście my wiemy i on sam wie, że to w sumie, że tak się, to są dwa różne obrządki, ale dyplomacja jakby, no, żeby jakoś wyjść z tego kotła, no to się czasem się tworzy pewne narzędzia dyplomacji dobrze pojęte i chyba, która jakoś, mówię, jakieś owoce już wydaje. Więc tamta, i chyba on to robi, o czym mówił pan Marcin, chyba on to, znaczy bez chyba, on to robi i wiele ryzykuje. Bo tam sypią się na jego gromy z różnej, musi się tłumaczyć biskupom list, wysyłać, nie, że zdjął te rzekomo ekskomunikę i musiał się tłumaczyć, prawda, w liście wszystkim biskupom, że tak trzeba było. Państwo, jeśli chodzi o te kilka linijek z Dignitatis Humanae, prawda, które można, pobrzmiewają tradycyjnie, to tam jest kilka linijek, ale dodano je po kilkunastu usiłowaniach przemycenia tego dokumentu przez Aulę i nie przechodziła. Jakoś tam przechodziła z biedą, ale Paweł VI chciał mieć niemal jednomyślność albo miażdżącą większość biskupów. Więc kilkanaście razy przepychano z takimi jakimiś tam modi, prawda, tknięciami i widać było, że to nie przejdzie. Nie było i wreszcie ktoś tam mówił, no musimy się ci młody parę, jakieś tam kilka linijek w pierwszej porządkowej części, że, prawda, że tutaj podejmujemy tam to, co mówimy, to jest zgodne na tle nałożenia tradycyjnego i właśnie to, że jest jedyny kościół ten prawdziwy, nawet to bardzo ładne, ale chodzi o to, żeby to posypać ten lukrem, tak, żeby to przełknęli, prawda? A natomiast jeśli chodzi o klucz, musimy ten sam. Niech to przejdzie przez aulę, a potem my to będziemy sobie tłumaczyć. Już nie ma sprawy, tylko żeby to przejść przez aulę. Ale już wtedy, co do zamiarów tam ówczesnych, już na auli, czy pod aulą, w tych trzewiach, w podziemiu, świadczy także działanie i to tuż po soborze, prawda? Kiedy ten jest pewien szczegół bardzo przygnębiający, bo to, że się zmieniły konstytucje, to jest sprawa, to jest fakt, prawda? Tylko to jest najbardziej gorzkie, że często, czy najczęściej,
znaczy pod tym kątem, prawda, wolności religijnej w państwach. Prawie w każdym przypadku tą siłą, kołem napędowym tych zmian w tym kierunku, czyli nawet powiedzmy odsuwania czy kasowania konkordatów, prawda, przechodzenia na jakieś inne umowy, czy wpływ na zmianę konstytucji poszczególnych państw, zwłaszcza w Ameryce Łacińskiej, gdzie wiele było państw, które miały konstytucyjnie zastrzeżoną, prawda, pierwszeństwo religii katolickiej i zabraniały propagandy innowierczej. To było zastrzeżone prawem, prawda, w konstytucji, ponieważ te kraje były po prostu w całości wówczas jeszcze, prawie jak w Polsce teraz, prawda? Więc było, czy... I potem to, co najbardziej boli, że często nuncjusze papiescy w tych krajach, także w innych, ale tam zwłaszcza w Ameryce Południowej, nalegali na ministrów, prawda, nawet na parlamenty, prawda, na tych, którzy mieli, na premierów rządów, na prezydentów, no, że byłoby dobrze, proszę pana, żeby to jednak zmienić, bo to jakoś już Kościół jest inny, więc tutaj nie możemy tak sprawie stać. I to jest wielki. I to świadczy o tym, jakie były zamiary, prawda? To już był etap. Sam Kościół podcinał pełeństwo. Że? Sam Kościół podcinał swoje pełeństwo. Tak. Ja wyczuwam podobnie jak i ojciec, i dlatego raczej rzadko używam, o ile tej trydenckiej mszy świętej. Natomiast pragnę zwrócić uwagę ojca na coś, na pewien cytat Władimira Folkofa. Ojciec go pewnie nie zna. To był oficer wywiadu sowieckiego, który napisał książkę Informacja, dezinformacja, oręż wojny. I w tej książce jest takie jedno symptomatyczne zdanie, którego nie wiem, czy hierarchowie znają, czy nie znają, ale w każdym razie raczej się do niego stosują. Kto używa języka, w sensie słownictwa, wroga, używanie języka wroga jest połową przegranej. Czyli jeśli my zaczynamy używać tego języka, którym, tego słownictwa, które nam narzuca wróg, to już jesteśmy w połowie przegrani. I to jest bardzo, bardzo symptomatyczne i bardzo ciekawe. Ja zwracam na to uwagę, bo widzę, że wielu ludzi, nie wiem na ile świadomie, hierarchów szczególnie, a na ile za poduszczeniem niektórych osób, właśnie takiego języka używają. I są na przegranych pozycjach. Poza tym mam takie też pytanie. Jeśli chodzi o wolność religijną, to przecież wolność religijna od początku w chrześcijaństwie była. Nawet już święty Paweł nigdy nie używał słowa wolności religijnej, ale mamy kochać nieprzyjaciół. To sam Pan Jezus powiedział. Więc to jest wolność religijna. Natomiast kwestie stawiania wolności religijnej, to jakoś dziwnym trafem, ale ja to wyczuwam i z tego, co czytam w starych książkach, to wynika, że pewna nacja wymuszała dla siebie przywileje i w związku z tym pod pozorem wolności nie tylko religijnej, ale wolności praw człowieka i innych praw, oni usiłowali stwarzać i stwarzali sobie przywileje. I ten mechanizm w dalszym ciągu funkcjonuje. My bezwiednie powtarzamy o wolności religijnej, a to jest to samo, co ze tolerancją. Zmienia nam się znaczenie słów. Tworzy się wieża Babel. Tak jak Pan mówi o czym innym, to znaczy używa słownictwa wrogiego nam, przedstawiając problemy niby naszego Kościoła, ale przez używanie innego słownictwa, to znaczy wrogiego nam słownictwa, przyczynia się do stawiania nas na pozycjach przegranych. To jest może trochę, no, że tak powiem, zawiłe
to moje tłumaczenie. Ale do tego po prostu trzeba się nad pewnymi rzeczami zastanowić, żeby do tego dojść i pewną wiedzę zdobyć, jak to się dzieje, kto nam zmienił język, kto nam zmienia język, kto nam zmienił świadomość i co w ogóle się dzieje. Ja nie wiem, czy pan mnie zrozumiał dobrze, o co mnie chodziło wówczas, kiedy mówiłem o tej sprawie. Ja chyba nie mówiłem językiem tej lewobrzeżnej, prawda? Tylko chodziło mi tylko o przymiotnik Trywęcka, prawda? Ponieważ my w istocie, wbrew temu, co pan zakłada, my dajemy oręż mocny do ręki wrogowi. Zaraz, ja skończę, dobrze? Zaraz. Ponieważ, jak powiedziałem, wytwarzamy w nim założenie, oczywiście błędne, ale dla niego nie jest błędne, że sobór może sobie wytworzyć własną mszę, więc jeżeli mógł sobie wytworzyć rzekomo sobór trydencki, to dlaczego on ma święte prawo iść za nową mszą, to sobie wytworzył sobór watykański, rozumiem? I tego nie powinniśmy robić, nie dawać takiego oręża, bo wtedy on ma argument. Oczywiście on nie wie, że argument jest, że stoi nad, że nie ma pod poza. Dlatego, natomiast chodzi tylko o to, żeby nazywać ją właściwie naszą mszą, albo tradycyjną. Tradycyjną, nawet ta klasyczna ziemani to jest też, ja unikam się tej dyplomacji. Ja wiem, że ona musi być, papież jej musi używać, bo nie ma wyjścia. Ale my nie musimy się tym, prawda, się tym męczyć, bo to jest po prostu nudne, nie? I zresztą nieprawdziwe zresztą, prawda? Jest msza tradycyjna, msza łacińska. No to może to, wie pan, to byśmy może drażnili za bardzo, nie? Ale nie trzeba, nie musimy drażnić nikogo. Możemy być mili dla ludzi, nie? Bo tylko jednoznacznie, ale mili, prawda? Dlaczego? Dlatego msza tradycyjna, czy msza gregoriańska, prawda? Czy msza tradycyjna łacińska, no. Ale ojcze, kto pierwszy użył sformułowania msza trydencka? Wydaje mi się, że na pewno nie arcybiskup Lefebvre, czy ktoś... Nie, pan, jakkolwiek jest to jednak, no powiedzmy, niezbyt oględne. Może niezbyt oględne i mówię, dajemy naprawdę mocny oręż przeciwnikowi. Ja to rozumiem, ale właśnie czy to nie przyda się No więc tym bardziej unikajmy tego. Tym bardziej unikajmy tego. Mam jeszcze jedno pytanie. Zaraz mi pan, ja tylko powiem. Mam jeszcze jedno pytanie, ojcze. Trzy słowa konsekracji w tej nowym rządu, które jest, czy są tożsame z konsekracją Czyli, czy jest tam odniesienie konkretne, czy jest tam odniesienie do Pana Jezusa? To wie Pan, że jest. No słyszy Pan, w tej nowej... Tak. No to jest. I nawet wyjątkowo właściwie tutaj są dwie rzeczy, wyjątkowo w języku w Europie i na świecie. Właśnie. Tylko w języku polskim są przetłumaczone te formuły z języka, no, z mszału łacińskiego, tego, prawda? Że gdzie jest, chodzi głównie o, dokładnie są przetłumaczone, bo zwłaszcza chodzi o słowa nad kielichem, prawda? O krwi, która za was i za wielu będzie wylana. A we wszystkich krajach naokoło, powiedzmy nawet Chorwatów i innych, prawda? Za wszystko. I tu jest zasadniczo. Ale jak pan tak może mówić? No, nie ma. Jak nie mogę się? Czego nie ma? Kto to nie ma? A co do wolności, tylko jedno, prawda, tutaj jeżeli chodzi o wolność religijną, to ja tutaj oddam, jeśli zechcą panom, bo o tym mówili, ja tylko powiem, że tutaj główną takim probierzem w tych sprawach, i to często właśnie arcybiskup może taki potrzebny, że takim papierkiem lakmusowym w całości tych spraw, o których mówimy, jest to, o czym wspomniałem w odniesieniu do święta Chrystusa Króla. To jest odniesienie do
społecznego panowania Jezusa Chrystusa, czyli Pan Jezus, który króluje także nie tylko w wymiarze osobistym poszczególnych osób, działa wpływając na rozum i wolę, ale także na wszelkie komórki społeczne, począwszy od rodziny, poprzez sąsiedztwo, okręg, prawda, i naród i państwo, prawda. I tutaj od tego, jak ktoś, prawda, podchodzi do tego wymiaru, zaraz można zobaczyć, z kim rozmawia. I teraz, jeżeli po okresach prześladowania, prawda, to ziarno Ewangelii zostało zasiane, był czas prześladowań, ale jednak mimo wszystko, mimo tych wiatrów, to zboże rośnie, wydaje owoce, prawda, i się, prawda, Ewangelia wzrasta, to drzewo się rozszerza. I jeżeli dochodzimy, to jest normalna droga rozwoju Ewangelii, jej owocowania, jej kwitnięcia i owocowania. Jeżeli dochodzimy do tego, że niemal cały naród staje się katolickim, prawda, jak to się już było w roku 300 z Armenią, prawda, Armenia już była, no, to dlaczego Pan Jezus nie może, dlaczego ten naród, prawda, nie może sobie stworzyć takich warunków społeczno-kulturalno-prawnych, tak, aby te dzieci, które nam się rodzą, mogły spokojnie wzrastać w zdrowym klimacie, prawda, w zdrowym klimacie i wzrastać na dobrych uczniów Chrystusa Pana. Dlaczego mają wpływać na nich, rządzić, prawda, jacyś tam, no, wówczas tam byli jacyś, no, manichejczycy z Persji na przykład, nie, w Armenii.